Już jesteśmy na wizji, słuchajcie, jesteśmy na miejscu, na wizji. Ja witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteśmy razem, że mogliśmy się zgromadzić, słuchajcie, tego pięknego, słonecznego poranka w naszym kościele, tutaj w budynku, bo kościołem to my jesteśmy. Halleluja, jak powiedział Jezus, my jesteśmy kościołem. Rozejrzyj się, rusz tam brata i siostrę, powiedz, jesteś częścią kościoła. Halleluja! I dziękuję Panu za to, że naprawdę możemy tutaj być. Cieszę się, że jesteśmy, cieszę się, że są również ci, którzy oglądają nas, którzy uczestniczą w nabożeństwie, oglądając nas w przekazie internetowym. Wierzę, że będziemy mieli dobry czas, bo gdy naprawdę przychodzisz z oczekiwaniem, Bóg przychodzi do ciebie, On patrzy na ciebie. Słuchaj, jak Jezus jak chodził po ziemi, On patrzył na serca. On szukał, było jest napisane, że On widział ich serca. On widział serca i faryzeuszy, widział tych, którzy do Niego przychodzili. On widzi serce. Więc jeśli masz szczere serce, pragnące serce, a wierzę, że każdy z nas, każdy z braci i sióstr ma pragnące serce, szczere serce, Jezus to widzi. On to widzi i On chce do ciebie przyjść. On chce do ciebie mówić. Więc za chwilę, gdy będziemy się modlili, powiedz do Niego, Panie, przyjdź dzisiaj, dotknij mnie, ja potrzebuję Ciebie, ja chcę się z Tobą spotkać, ja chcę, Panie, wziąć to, co Ty dzisiaj chcesz dla mnie dawać, bo to jest dla mnie cenne, bo Ty jesteś najcenniejszy i najdroższy. Nasz Jezus, cudowny Zbawiciel, niechaj Jemu będzie oddana z tego miejsca wszelka cześć i wszelka chwała, a my, każdy uczestnik tego nabożeństwa, niech w Nim będzie ubłogosławiony. Przyjdźmy do Pana w modlitwie, przyjdźmy do Niego w modlitwie, zawołaj do Niego. Boże nasz, tak jak Panie mówiliśmy, naprawdę, Panie, potrzebujemy i chcemy, Panie, pragniemy z Tobą się spotkać. Panie, nasze serca są przepełnione, Panie, wdzięcznością za to, co Ty dla nas czynisz. Chcemy Cię, Panie, wielbić, chcemy Cię wywyższać i chcemy do Ciebie przychodzić. Panie, jak mówi psalm, Panie, całe nasze ciało, cała nasza dusza Ciebie pragnie jak jeleń, pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Pana. Ciało moje usycha, Panie, bez Ciebie. Bez Ciebie usychamy, Panie, jak roślina bez wody. Dlatego przyjdź, Panie, niech spadnie deszcz Twojego ducha. Niech przyjdzie Twoja słodka obecność na to miejsce. Bo, Panie, naprawdę chcemy być blisko Ciebie. To jest naszym celem, Panie. Nie chcemy po prostu wyjść i ładnie zaśpiewać. Panie, by było nam miło, by było nam wesoło, ale chcemy, Panie, się z Tobą spotkać. Gdy Ty przyjdziesz, Panie, przyjdzie radość, przyjdzie wesele, przyjdzie pokój, wszystko przyjdzie, Panie, co jest dobre, bo Ty jesteś dobry i Ty masz dla nas dobre rzeczy. Wołamy do Ciebie, prosimy Ciebie, przyjdź i poruszaj się pomiędzy nami. Panie, dawaj, by każda osoba, każdy uczestnik, Panie, tego naszego spotkania mógł się z Tobą, Panie, dzisiaj spotkać. Bóg Ciebie odczuć, mógł, Panie, poczuć Twoją wielką miłość. Panie, proszę Cię, dotykaj każde serce, dotykaj każde ciało. Panie, niech przychodzi Twoja obecność, niech przychodzi, Panie, wszystko, co przychodzi z Twoją obecnością. Pokój, radość, życie, światło, uzdrowienie. Panie, wszystko, czego potrzebujemy. My poddajemy się Tobie i prosimy Cię, prowadź nas, mów do nas. Niech wszystko, co tutaj się będzie działo, Panie, będzie zainspirowane przez Ciebie, Panie, zgodne z Twoją wolą. Dla nas przydaj wszelkiej mądrości, byśmy wiedzieli, Panie, jak do Ciebie przychodzić, bo chcemy być blisko Ciebie, bo chcemy być z Tobą. Błogosław, Panie, całe nabożeństwo. Teraz czas, Panie, gdy będziemy śpiewali, grali, uwielbiali Ciebie. Czas, gdy będziemy się karmili słowem, Panie, które Ty będziesz nam przekazywał. O Boże, uwielbiamy Cię, wywyższamy Cię, radujemy i weselimy się przed Tobą, bo jesteś godny wszelkiej chwały. Halleluja, halleluja. Amen. Uwielbiajmy Pana. Zapytaj jeszcze sąsiada, jesteś gotowy wywielbić Pana? Amen. Sąsiad powie nie. Powiedz, jeszcze raz go zapytaj. Do skutku, słuchaj, aż już jak ten sędzia, do którego przychodziła wdowa, powie, no jednak będę wielbić Pana. Żartuję oczywiście. Wierzę, że każdy z nas ma to pragnienie i będziemy go uwielbiali. Halleluja. Sławmy i wychwalajmy Boga naszego.
nasz w niebie jedna pieśń, na ustach naszych jedynie czek. To chcemy powielbić Cię z pokorą w sercu utkwiony wzrok. Nasz w niebie jedna pieśń, na ustach naszych jedynie czek. Jezu, żyjemy, by chwalić Cię, Jezu. Ty jesteś taki dobry. Ty jesteś taki dobry, Panie. Potrzebujemy Cię, pragniemy Cię. I wiemy, Panie, że Ty, gdy Ty jesteś z nami, jest nam dobrze. Nie ma nic niemożliwego. Bracie i siostro, będziemy śpiewali teraz w Tobie, w Jezusie. Zrobię każdą rzecz, zrobię dziś wszystko, bo, Panie, w Tobie jest wszystko możliwe. Pamiętamy, słuchajcie, historię, gdy Jezus przyszedł do uczniów, zobaczył, oni rozprawiają z uczonymi w piśmie, myśli, o co tutaj chodzi, przychodzi, mówi, o czym z nimi rozmawiacie, a przychodzi jeden z ludzi, który tam był i mówi, Panie, przyprowadziłem swojego syna do Twoich uczniów, aby go uwolnili, bo duch w nim jest i rzuca go w ogień, rzuca go w wodę, by on zginął, ale oni nic nie mogą zrobić. Jezus popatrzył, mówi, jak długo będę was znosił, co ja mam z wami, przyprowadź go do mnie. Ojciec przyprowadził, Jezus z nim rozmawiał i ojciec zapowiedział mu, Panie, jeśli coś możesz, pomóż nam, jeśli coś możesz, pomóż nam. A Jezus mu powiedział, słuchaj, odnośnie tego, jeśli coś możesz, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Jezus wygonił tego ducha, żeby nie było zamieszania, zakazał mu wracać i chłopiec był wolny. Rozmawiając potem z uczniami, którzy go pytali, Panie, a czemu my nie mogliśmy go wypędzić? Odpowiedział, słuchajcie, ten rodzaj wychodzi tylko przez modlitwę. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Gdy szukasz, gdy jesteś blisko Pana, gdy masz z Nim społeczność w modlitwie, w swojej komorze, nie tylko w kościele, ale w swojej komorze i przychodzisz, słuchaj, pobudzony ze swojej komory i razem z braćmi i siostrami, którzy również tak samo działają, jesteś w kościele, wzmaga się Twoja wiara, halleluja, i wszystko jest możliwe. Możesz wołać do Pana, możesz brać od Pana. Duch Święty przychodzi, On daje, On patrzy na serca, On wie, czego potrzebujemy. O Panie, dlatego śpiewamy, że w Tobie jest wszystko możliwe. Nie z nas, Panie, dla nas nie ma, to nie jest dla nas możliwe. Są rzeczy, Panie, przed którymi od razu, Panie, nie mamy możliwości. Wiemy, że ich nie zrobimy, ale gdy Ty jesteś z nami, gdy, Panie, Twoja obecność jest na nas, gdy Twój Duch przychodzi, Panie, zmienia się rzeczywistość. Gdy przychodzi Twoje Królestwo, zaczynają, Panie, działać Twoje zasady, nie nasze, Panie, nie zasady naszego umysłu, nasze doświadczenia, Panie, wiedza i wszystko, Twoje zasady, a Ty czynisz wszystko w zadziwiający sposób. Dlatego, Panie, szukamy Ciebie, potrzebujemy Ciebie, bo nie chcemy, Panie, kierować się naszą mądrością, ale chcemy, Panie, Twojej mądrości, Twojego pouczenia, Twojego kierownictwa. O, uwielbiony bądź i wywyższony. A Ty, bracie i siostro, śpiewaj, bo nie tym, co widzę, będę żyć, nie tym, co czuję, nie chodzi o Twoje czucie, będę żyć, ale będę wierzyć w Pana. Panu będę wierzyć, w Boże Słowo, będę je ogłaszać, będę je wyznawać, ono będzie rosło, rosło, rosło i wyda owoce w życiu naszym. Halleluja! Śpiewajmy. W Tobie zrobię dziś każdą rzecz, zrobię dziś wszystko, bo Ty siłę dajesz mi. Niemożliwe dzieje się w Tobie, ślepi znów widzą, niszczysz warownie, żyję wiarą i wiem. Niemożliwe dzieje się. Halleluja! Halleluja!
Panie, gdy Ty przychodzisz, zmienia się rzeczywistość. Chcemy przebywać, Panie, być blisko Ciebie, być blisko Ciebie. Wierzę Ci, wierzę Ci, wierzę Ci, o, o. Wierzę Ci, wierzę Ci, o Jezu. Wierzę Ci, wierzę Ci, a ja wierzę Ci. Wierzę Ci, wierzę Ci, mój Jezu. Wierzę Ci, wierzę Ci, o, wierzę Ci. Wierzę Ci, wierzę Ci, Jezu. Wierzę Ci, wierzę Ci, a ja wierzę Ci. Wierzę Ci, wierzę Ci, Jezu. W Tobie zrobię dziś każdą rzecz. Zrobię dziś wszystko, bo Ty siłę dajesz mi. Niemożliwe dzieje się w Tobie, wszelki znów widzą. Niszczysz warownie, żyję wiarą i wiem. Niemożliwe dzieje się, wierzę Ci, wierzę Ci, o, wierzę Ci. Wierzę Ci, wierzę Ci, o Jezu. Wierzę Ci, wierzę Ci, o, ja wierzę Ci. Wierzę Ci, wierzę Ci, o, mój Jezu. Wierzę Ci, wierzę Ci. Uwielbiamy Cię, wywyższamy Cię, wysławiamy Cię. Jesteś życiem naszym, jesteś chwałą naszą, jesteś naszym szczęściem. O Panie nasz, chcemy Cię uwielbiać. Panie, chcemy przychodzić do Ciebie, być blisko Ciebie. Panie, i śpiewamy, że przychodzi dobre, że się zmienia, Panie, że przyjdzie przełom, że przyjdzie przemiana. Bo, Panie, będziemy stać, będziemy wołać, będziemy przychodzić, będziemy, Panie, Ciebie szukać, a Ty powiedziałeś, że dajesz się znaleźć tym, którzy Cię szukają. O Boże Wszechmogący, Panie nasz, chwała Tobie i cześć. Wielbimy Jezusa, wywyższajmy Go. Oh,
pragniemy Cię, o Panie, przyjdź. Twa obecność to otwarte drzwi. Pragniemy Cię, o Panie, przyjdź. O Panie, przyjdź. O Panie, przyjdź. My wiemy, Panie, że wszystko, co najlepsze, jest przed nami. Gdy, Panie, idziemy za Tobą, gdy podążamy za Tobą, gdy jesteśmy na Twojej ścieżce, Boże nasz, co może się dziać złego? Nawet gdy, Panie, z naszego, Panie, nasze oczy pokazują nam, że coś jest złe. Panie, Ty przeprowadzasz nas przez to, bo dajesz nam zwycięstwo, bo Ty powiedziałeś, że będziesz z nami do końca tego świata, że wszystko przeminie, niebo, ziemia przeminie, ale Twoje słowo nie przeminie, że pójdziemy przez wody, Panie, nie zatopią nas i nie zaleją, że pójdziemy przez ogień, Panie, on nas nie spali, tylko mamy się Ciebie trzymać, Panie. Co, czym dla Ciebie jest woda? Czym dla Ciebie jest ogień, Boże nasz? Musimy się Ciebie trzymać, musimy być blisko Ciebie. Dlatego, Panie, wyznajemy, że zbliża się przełom, że to przyjdzie, Panie, bo chcemy, bo pragniemy tego, bo szukamy tego i Ty chcesz, byśmy przyszli, Panie, do tego miejsca, w którym będziesz mógł do nas mówić, w którym będziesz mógł, Panie, więcej i więcej nam dawać i, Panie, posyłać nas i posyłać nas. Halleluja! Zaśpiewajmy jeszcze raz. Wiem, że zbliża. Wiem, że zbliża się przełom. Wiem, że cuda wydarzą się. Mój Bóg dał mi swe słowo i wypełni je. Wiem, że zbliża się przełom. Wiem, że cuda wydarzą się. Mój Bóg dał mi swe słowo i wypełni. Panie nasz, cudowny, święty Zbawicielu nasz Jezu, święty Ojcze, święty Duchu, przyjdź, przyjdź, wypełnij nas, dotykaj nas. O Panie, podziwiamy Cię. To wszystko, Panie, co Ty tworzysz, to wszystko, Panie, co oczami swoimi możemy widzieć. Panie, te wszystkie rzeczy, których możemy doświadczać. Jesteśmy, Panie, zadziwieni. Zadziwieni, Panie, naprawdę chwałę Tobie oddajemy. Bo tylko Ty, Panie, bo tylko Ty jesteś wszechmogący. Tylko Ty zbawiasz człowieka, tylko Ty uzdrawiasz go, Panie, od środka całego. Przychodzisz i uzdrawiasz jego ducha, dajesz, by duch żył, uzdrawiasz jego duszę, uzdrawiasz jego ciało. O Boże nasz, jesteś taki cudowny. Uwielbiamy Cię i wywyższamy. Niech dusza nasza chwali Pana, a psalmista mówi: duszo moja, chwal Pana, chwal, duszo moja, Pana, i wszystko, co we mnie, Jego święte imię, i wszystko, co we mnie, Jego święte imię. Powiedz do swojej duszy, jak powiedział psalmista: duszo moja, chwal Pana, i wszystko, co we mnie, Jego święte imię. A my śpiewajmy: zbudź się, duszo ma, i uwielbiaj Go, i wywyższaj Go, i wysławiaj Go, bo godny wszelkiej chwały, wszelkiej czci jest Twój Bóg, Twój Bóg. Poznaj Go. Powiedz: Panie, ja chcę Cię poznać. Ja chcę Cię poznać. Ja chcę Cię poznać. Zachwyca mnie niezwykły dźwięk, cichy szelest Jego szat. To nasz Bóg przychodzi, gdy modlimy się. On słyszy wiarę nasze. On słyszy wiarę naszych serc, On widzi nasze serca, On widzi Twoje serce. Zaśpiewajmy jeszcze raz. Zachwyca mnie niezwykły dźwięk, cichy szelest Jego szat. To nasz Bóg przychodzi, gdy modlimy się, On słyszy wiarę naszych serc.
co ma. Pozwódź się duszą ma i uwielbiaj Go, i uwielbiaj Go. Pozwódź się duszą ma i uwielbiaj Go, i uwielbiaj Go. Co zmienia świat, to głos modlitwy pośród nas. Przebudźmy się i wznieśmy głos, to czas, by chwalić Go. Pozwódź się duszą ma i uwielbiaj Go, i uwielbiaj Go. Pozwódź się duszą Bóg, gdy chwała płynie z naszych ust, Królestwo Jego zbliża się. A on tak. Gdy w mocy swej przybywa On, czeluści piekiel przed Nim ciął, potężny Król, o chwała Mu. Ciebie, Panie nasz, wywyższamy Ciebie, Panie nasz. Jesteś godny wszelkiej chwały i czci. Jesteś godny wszelkiej chwały i czci. O Panie, tylko Ty.
Tylko Ty, tylko Tobie należy się, Panie, wszelkie uwielbienie, wszelka hołd, wszelki honor Tobie składamy, wywyższamy Ciebie. I Panie, śpiewamy, że najpiękniejsze, najcudowniejsze, najwspanialsze, najpotężniejsze jest Twoje imię. Twoje imię. O, halleluja. O, jesteś pośród nas. Jesteś pośród nas, nasz Zbawicielu. O, halleluja. Wielbimy Cię, wywyższam. Zaśpiewajmy. Jesteś pośród nas. Ty się poruszasz, Panie, a my chcemy się poddawać, Panie, pod wiatr Twojego Ducha. Chcemy czuć, Panie, Twój powiew, bo, Panie, potrzebujemy do Ciebie przyjść, potrzebujemy się wypełnić Tobą. Nie, Panie, by nam było dobrze, ale, Panie, byś Ty mógł nas przemienić, byśmy się stali, Panie, gotowi na to, by iść, Panie, Twoje światło roznosić, Twoją, Panie, chwałę. Jesteś tu, jesteś pośród nas. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś tu, działasz w każdym z nas. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś tu, jesteś pośród nas. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś tu, działasz w każdym z nas. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś wszechmocny, Ty czynisz cuda. Jesteś drogą, światłem ciemności. O tak, taki jesteś Ty. Jesteś wszechmocny, Ty czynisz cuda. Jesteś drogą, światłem ciemności. O tak, taki jesteś Ty. Jesteś tu i dotykasz serc. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś tu, leczysz każde serc. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś tu, zmieniasz życie me. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś tu i odnawiasz mnie. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś Ty, jesteś wszechmocny, Ty czynisz cuda. Jesteś drogą, światłem w ciemności. O tak, taki jesteś Ty.
choć czasem tego nie widzę, Ty działasz. Choć czasem tego nie czuję, Ty działasz. Nie zmieniasz się i wiem, że wciąż działasz. Nie zmieniasz się i wiem, że wciąż działasz. Choć czasem tego nie widzę, Ty działasz. Choć czasem tego nie czuję, Ty działasz. Nie zmieniasz się i wiem, że wciąż działasz. Nie zmieniasz się i wiem, że wciąż działasz. Choć czasem tego nie widzę, Ty działasz. Choć czasem tego nie czuję, Ty działasz. Nie zmieniasz się i wiem, że wciąż działasz. Nie zmieniasz się i wiem, że wciąż działasz. Choć czasem tego nie widzę, Ty działasz. Choć czasem tego nie czuję, Ty działasz. Nie zmieniasz się i wiem, że wciąż działasz. Nie zmieniasz się. Wszechmocny, Ty czynisz cuda, jesteś drogą, światłem w ciemności. O tak, taki jesteś Ty, taki jesteś Ty, taki jesteś Ty, taki jesteś Ty, taki jesteś Ty. Który się nie zmienia. Bóg cudowny, wspaniały. O Panie, Ty się nie zmieniasz. Ty, Panie, jesteś Chrystus, jak jest napisano. Wczoraj, dzisiaj, na wieki ten sam. Miłujący, kochający Pan. Panie, dziękujemy Ci, że Ty cały czas, Panie, że Ty cały czas masz dla nas, Panie, otwarte ręce. Ty cały czas, Panie, chcesz, abyśmy przychodzili do Ciebie. Ty oczekujesz, Panie, a my chcemy do Ciebie przychodzić. Ty oczekujesz. O Boże Wszechmogący, Ty oczekujesz na nas. O Panie nasz, Boże nasz, jesteś szczęściem naszym, jesteś chwałą naszą, jesteś życiem naszym. O halleluja, o halleluja, o halleluja. Zaśpiewajmy jeszcze pieśń. Zaśpiewaj z głębi serca, niech to będzie Twoje wyznanie, że Twój Pan jest najcudowniejszy, najpiękniejszy, najwspanialszy. On jest godny wszelkiej chwały i czci. On jest godny wszelkiej chwały i czci. Ty na początku byłeś Słowem, tam gdzie sam najwyższy Pan. Swą chwałę ukrył w tym, co stworzył, lecz objawił Cię. Jakie piękne jest imię Twe, jakie piękne jest imię Twe, Twe imię Jezu, Królu nasz. Jakie piękne jest imię Twe, nic z nim nie równa się. Jakie piękne jest imię Twe, Twe imię Jezu. Chciałeś mieszkać w niebie bez nas, więc przyniosłeś niebo tu. Twa miłość, Jezu, jest największa, mi
Jak cudowne jest imię Twoje, Jezu nasz. Jakie piękne imię Twe, jaki piękny jesteś Ty. Miłujący jesteś Ty, Pan i Bóg. Śmierć pokonana, zasłona rozdarta, zamilkł już grzech i zamilkł grób. Głośno brzmi niebo, chwałę Twą wielbiąc, bo z martwych wstał nasz Pan i Bóg. Nie masz rywala sobie równego, na zawsze rządzisz w mocy swej. Twoja jest chwała, Twoje królestwo, a imię Twe najwyższe jest. Jak potężne jest imię Twe, jak potężne jest. Potężne jest imię Twe, Twe imię Jezus. Nie masz rywala, sobie równego, na zawsze rządzisz mocy swej. Twoja jest chwała, Twoje królestwo, a imię Twe najwyższe jest. Jak potężne jest imię Twe, jak potężne jest imię Twe, Twe imię Jezu, Królu nasz. Jak potężne jest imię Twe, nic nim nie równa się. Jak potężne jest imię Twe, Twe imię Jezu. 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 O tak, nasz Panie, najcudowniejsze, najwspanialsze jest Twoje imię. Najcudowniejsze, najwspanialszy jesteś Ty, o Boże nasz. Niechaj cześć i chwała Tobie będzie oddana. Błogosław słowo, które będzie głoszone. Dawaj, Panie, swoje namaszczenie pastorowi. Daj, by mówił, Panie, rzeczy prosto od Ciebie, by nie mówił niczego od siebie, Panie, ale mówił prosto z nieba. Panie, dotknij jego serce, daj, by słyszał Twój głos. Daj, Panie, by mógł przyjąć to słowo i mówić to słowo. Uzdolnij go, namaść go, przydaj wszelkie umiejętności, wszelkie zdolności. Niechaj cześć i chwała Tobie będzie oddane. A Twoje imię niech będzie wywyższone pomiędzy nami, bo Panie, Ty jesteś godny wszelkiej chwały. I Panie, Twoje uwielbienie, uwielbienie Ciebie, oddawanie chwały Tobie jest najważniejsze, jest najcenniejsze, bo Ty przychodzisz, bo przychodzi Twoja obecność i Ty stworzyłeś nas dla swojej chwały i chcemy żyć dla Twojej chwały. Panie, ucz nas, mów do nas i Panie, błogosław swoje dzieci, błogosław swój lud. Chwała Tobie i cześć. Halleluja. Niech chwała i cześć będą oddane Bogu Ojcu, Bogu Synowi i Bogu Świętemu Duchowi. Halleluja, halleluja. Amen. Teraz weźmy Biblię w swoje ręce i złóżmy Panu naszemu wyznanie i powiedzmy tak. To jest moja Biblia. Jestem tym, kim Biblia mówi, że jestem. Mam to, co ona mówi, że mam. Potrafię wszystko, czym Biblia mówi, że potrafię. Dzisiaj będę nauczany Słowa Bożego. Więc śmiało wyznaję, że mój umysł jest odważny, a moje serce jest otwarte.
nigdy już nie będę taki sam. Bo to teraz będę przyjmować nieskażone i niezniszczalne, wiecznie żywe ziarno Słowa Bożego. Alleluja, amen. Błogosławmy tych, którzy są wokół nas i słuchajmy Słowo Boże. Chciałbym, abyśmy dzisiaj rozważyli takie zagadnienie, które myślę powinno wywierać dość duży wpływ na nasze życie, mianowicie, że mamy być naśladowcami i też dać się naśladować. I to jest coś, co odzwierciedla nasz wzrost duchowy, nasz rozwój przed Bożym obliczem. Na początku przeczytamy Słowo Boże, które jest zapisane w liście apostoła Pawła do Filipian, 3 rozdział od 15 do 21 wersetu. Ilu nas tedy jest doskonały, wszyscy tak myślmy, a jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie Krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich, nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze na postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. A więc zwróćmy na to uwagę. Nasze ciała będą przemienione i będą podobne. Nie będą dokładnie takie same jak ciało Jezusa Chrystusa chwalebne, ale będą podobne, całkowicie podobne. Jednym z takich bardzo pięknych wersetów w Biblii jest polecenie apostoła Pawła skierowane do jego jakby ucznia, do jego naśladowcy, jakim był Tymoteusz. Paweł był dla niego jak ojciec, który starał się przekazać młodemu chrześcijaninowi, młodemu słudze Ewangelii, jak najlepsze rady, aby mógł dokończyć biegu tak, jak apostoł Paweł pisze, że dokończył biegu. Ten werset, o którym mówię, jest zapisany w 2 Tymoteusza, 2 rozdziale, 2 wersecie. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. Paweł odwołuje się dość często do zawodów sportowych, kiedy pisze wiele wersetów w listach do zborów. Kiedy pisał na przykład do Koryntian, zachęcał ich do trwania w wierności, do wierności Ewangelii, do końca, aż, jak napisał, dobiegną do mety. A więc dość często porównywał życie człowieka do pewnych zawodów sportowych, do pewnych zagadnień dotyczących wysiłku fizycznego w tym świecie. Paweł odwołał się do przykładu sportowca, kiedy napisał do naśladowców Chrystusa w 1 Koryntian 9 rozdziale 24 wersecie. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. Nasz bieg
w życiu naszym jest porównany do sportowego biegu. I to jest prawda, że my jako chrześcijanie nie mamy być osowiałymi, takimi siedzącymi chrześcijanami, ale żywymi chrześcijanami, którzy naprawdę dokonują biegu, biegną cały czas, ale mają tak biec, żeby nie potykać się i wycofywać się z biegu, nie potykać się i nie być w ogóle tym, który ukończy bieg, ale mamy dobiec do końca i zdobyć nagrodę. To jest nasz cel i to jest nasze dążenie. Paweł dobrze znał właściwe podejście do życia i później dał świadectwo o sobie samym. I tak w 2 Tymoteusza, w 4 rozdziale, 7 i 8 wersecie apostoł Paweł pisze tak. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy. Widzimy, jest rozłożone to na czynniki pierwsze, tak dokładnie pokazane. Biegu mojego dokonałem. Wiarę moją zachowałem. A teraz co? Dobiegłem do końca, więc oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości. Wieniec sprawiedliwości, który mi da, kto mi da? Bóg mi da. A więc zobaczmy, że to jest naprawdę ważne, że biegniemy, aby dobiec do końca, aby Bóg nas nagrodził, aby Bóg nas wprowadził do swojej wieczności. Kiedy apostoł Paweł napisał do swojego duchowego syna Tymoteusza, to wyznaczył mu zadanie. Biorąc za wzór zawodników biegnących w sztafecie, aby przekazał to, co sam usłyszał, kolejnym biegnącym, tak, aby zwiastowanie Ewangelii było kontynuowane przez następne pokolenia. Cały czas, od samego początku, głoszenie słowa ma być jak w sztafecie. Ciągle przekazujesz pałeczkę dalej i ludzie odbierają i nie stają w miejscu, tylko zaczynają dalej nieść to, co było im przekazane. A więc my mamy tak funkcjonować, tak działać w naszym życiu, abyśmy mieli właściwą rzecz do przekazania, właściwe zadanie do przekazania, aby to zadanie zostało włożone w ręce tych, którzy są następcami, aby ponieśli to dalej. Widzimy, nie możemy żyć tylko dla siebie, wykonywać tylko swojego dzieła dla samych siebie, aby mieć tylko zadowolenie, aby mieć radość, ale to wszystko czynimy, ażeby inni dalej ponieśli, aby inni dalej to czynili. Nie po to uwielbiamy Pana, żeby mieć tylko satysfakcję z tego. Mamy uwielbienie Pana po to, żeby uwielbić naszego Boga. I to jest niezwykle ważne, ale ważne jest w Bożym rozumieniu, w Bożej opinii, ważne jest, żeby to uwielbianie nie skończyło się wraz ze śmiercią tych zdolnych muzyków, ale żeby ono kontynuowane było. Od samego początku był śpiew dla Boga przez całe wieki aż do naszych czasów i teraz my śpiewamy na chwałę Boga i mamy przygotować następnych ludzi, którzy po nas dalej poniosą. Widzimy, jakie to jest dzieło? Dlatego właśnie wszystko, cokolwiek w Kościele robimy, wszystko, czymkolwiek służymy Bogu i innym ludziom, ma być tak przygotowywane, żeby mogło być kontynuowane, żeby mogło być dalej przekazywane, żeby było dalej w namaszczeniu, żeby było dalej w takim cudownym prowadzeniu Bożego Ducha Świętego. Nie może się to skończyć tylko na nas, bo tylko mnie Bóg chciał używać, a następne pokolenia już nie chce używać. Bóg chce używać wszystkich od samego początku. Jak powstał Kościół, jak zaczęła być głoszona Ewangelia, jak zaczęły być pieśni śpiewane na chwałę Bogu, a o tym Pismo Święte wyraźnie mówi, tak ma być to kontynuowane, aż Jezus Chrystus przyjdzie i nas z tej ziemi zabierze i wtedy już nic nie będziemy śpiewać, tak? Przez całą wieczność.
Widzimy, jakie to jest ważne, żebyśmy już teraz się przygotowali do tego, by wielbić Boga, bo się przygotowujemy na wieczność. Na wieczność, dlatego teraz w namaszczeniu śpiewamy tak, jak się śpiewa w niebie. Tak, jak się śpiewa w niebie. Dlatego nieraz Bóg posyła aniołów pośród nas, żeby ten śpiew był taki już dokładnie, jak w niebie brzmi. Dlatego właśnie my w namaszczeniu chodzimy, aby dalej była ta służba kontynuowana. W tym przykładzie zawodników biegnących kolejno jeden po drugim, kontynuujących ten sam bieg, znajduje się wiele ważnych prawd o naszym życiu chrześcijańskim. Chodzi o życie polegające na naśladowaniu dobrych wzorców. Dobrych wzorców pozostawionych nam przez największego zawodnika, jakim jest Jezus Chrystus. On rozpoczął ten bieg, on dokonał tego biegu, który miał tutaj na ziemi do wykonania i przekazał nam, abyśmy w miejsce Chrystusa, jest powiedziane, poselstwo sprawujemy. To tak, jakby sam Chrystus zwiastował. To tak, jakby sam Chrystus głosił. Widzimy, że jest to przekazane nam, abyśmy dalej kontynuowali to, co Jezus Chrystus zapoczątkował. Paweł dość często zachęca do naśladowania tych, którzy zostawili o sobie świadectwo, że byli dobrymi sługami Bożymi. To jest ważne, abyśmy zostawili po sobie świadectwo, że przez cały czas, przez całe nasze życie byliśmy dobrymi sługami. Obserwujcie tych, którzy byli przed wami, którzy zostawili dobre świadectwo. Słowo Boże o tym bardzo wyraźnie mówi. Paweł pisał bezpośrednio do Koryntian w 1 Koryntian 11 rozdziale, 1 wersecie i powiedziane jest tak: bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. Widzimy, że to wszystko musi jedno za drugim iść. To musi być pokoleniowa sprawa. Ewangelia to jest pokoleniowe głoszenie, to jest pokoleniowe śpiewanie. To jest coś, co kontynuowane jest do końca dni każdego człowieka i aż do końca ludzkości na tej ziemi. Do Filipian apostoł Paweł napisał tak. 3 rozdział, 17 werset. Już czytaliśmy, ale przypomnę. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia. I patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Macie w nas wzór. Czy rzeczywiście my, jako dzieci Boże, jesteśmy wzorem do naśladowania? To jest ważne, abyśmy się nad tym zastanowili. Bo możemy sobie po prostu żyć. Żyjemy sobie jako chrześcijanie, żyjemy na tym świecie, zdaje nam się, służymy Bogu dobrze, ale czy kiedykolwiek zadaliśmy sobie pytanie, czy staniemy się wzorem do naśladowania? Bo w pewnym momencie nas zabraknie. W pewnym momencie odejdziemy. Wcześniej, to nie wcześniej, to później, ale odejdziemy. I co będzie dalej? Kogo ludzie będą naśladować? My musimy być wzorcem żyjącym, chodzącym tu teraz po ziemi. Mamy wzorce zapisane na kartach Pisma Świętego. To są wszystko dobre wzorce, doskonałe wzorce, wspaniałe wzorce, ale to jest ważne, żeby ludzie żyjący współcześnie, dzisiaj na tym świecie, mieli kogoś obok siebie, kto postępuje według wzorców zapisanych w Piśmie Świętym. Aby można było zobaczyć przykład, jak często jest nam tłumaczone jakieś zagadnienie i wykładane, i dokładnie tłumaczone, i w szczególności wszystko jedno po drugim w punktach wynotowane. I później trzeba podać co? Przykład. Zawsze trzeba podać przykład.
Dlaczego człowiek musi mieć przykład, żeby zrozumieć zagadnienie? Bo musi mieć tu, naocznie, musi zobaczyć, musi ciebie zobaczyć, spojrzeć na twoje życie, powiedzieć, a to już ja wiem, o co chodzi. To już ja wiem, o co chodzi. Czy jesteś przykładem dla ludzi? Żeby ludzie zrozumieli, jak mają Chrystusa naśladować. Żeby zrozumieli, jak to się robi w tych czasach, w których żyjemy. To jest naprawdę ważne do zastanowienia. Wzór, jaki w nas macie. W liście do Hebrajczyków apostoł Paweł napisał podobne słowa. Hebrajczyków 6 rozdział 12 werset. Abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Przez wiarę i cierpliwość. Zobaczmy, jaki przykład ludziom mamy dać. Wiara i cierpliwość. Może wiarę masz, ale czy jesteś cierpliwy? Czy jesteś cierpliwy? Czy ludzie mogą zobaczyć w tobie przykład cierpliwości? Cierpliwie dążysz, cierpliwie się starasz, cierpliwie się modlisz, cierpliwie wszystko robisz dla Chrystusa. Wszystko w cierpliwości, w wytrwałości, w stałości, w takim konkretnym zachowaniu, które daje przykład dla innych ludzi. Zastanówmy się, bo dzisiaj to pytanie zadaje nam Pan przez Ducha swojego Świętego. Tak mi to położył Pan na sercu, abyśmy głęboko się zastanowili nad tym, czy jesteśmy przykładem dla innych ludzi. Nie tylko, czy my żyjemy dla siebie z radością, bo to też powinno być w naszym życiu. Patrząc na zawodników biegnących w sztafecie, zwróćmy uwagę na to, jak ważna jest odpowiedzialność spoczywająca na każdym z tych zawodników indywidualnie. To jest ważne. Bardzo ważny jest właściwy dobór całego zespołu, który podjął się dokończenia biegu, do końca. Sztafeta to nie jest taka grupa zawodników, którzy jakiś kawałek trasy biegną, a później sobie idą. Muszą dobiec do końca. Ktoś, kto ukończy ten bieg, to jest tym, któremu należy się nagroda. Pojedynczy zawodnik tej sztafety może zepsuć wynik całej grupy, całego biegu. Może zepsuć jeden z nich. Ilu ich tam by nie było, w zależności od tego, jaka jest sztafeta, każdy zawodnik ma wpływ na wynik. Ma wpływ na dokończenie, ma wpływ na finał. Paweł zwraca uwagę na kwalifikacje niezbędne w przekazywaniu nauki następnym pokoleniom. Jakie mamy kwalifikacje do tego, żeby przekazywać dalej to, co zostało nam powierzone? Coś zostało ci powierzone. Jeśli jesteś kimś konkretnie w zborze, aby wykonać jakieś konkretne dzieło, czy stajesz się przykładem, aby inni mogli ciebie naśladować? Czy masz odpowiednie kwalifikacje, aby to czynić? Muszą to być ludzie zdolni, by innych nauczać. Tak czytaliśmy we fragmencie Słowa Bożego niedawno. Aby innych nauczać. Jeżeli ktoś staje, żeby nauczać, to musi być zdolny do tego, by przygotować innych, by mogli innych nauczać. Rozumiemy? Ja nie nauczam was po to, żebyście tylko wiedzieli o pewnych rzeczach, żebyście niektóre sprawy zrozumieli, ale żebyście się stali nauczycielami, którzy będą zdolni innych nauczać. Mnie zabraknie, was zabraknie. A inni muszą dalej kontynuować. Dlatego właśnie naszym zadaniem jest uczyć w taki sposób, żeby ludzie zostali nauczeni, by byli zdolni innych nauczać. I to jest to pokoleniowe dziedzictwo, jeśli chodzi o służbę dla naszego Pana i Boga. Nie chodzi tu tylko o samo wzięcie udziału w biegu, ale
odpowiedzialne zaangażowanie się w dokończenie całego zadania. Bóg zleca zadanie i ono musi dojść do samego końca. Taki jest Boży plan i takie jest Boże zadanie. Paweł wiele tłumaczył na temat funkcjonowania Kościoła. Jak Kościół ma działać? Jak Kościół ma funkcjonować? Wiele wykładów wprowadzał, ażeby ludzi nauczyć. Nauczyć tego, żeby inni też dobrze funkcjonowali. Inny przykład lepiej oddaje to zagadnienie, kiedy porównuje Kościół do ciała składającego się z wielu różnych członków i zadaje takie pytanie. 1 Koryntian 12, 29. Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy są nauczycielami? Chodzi o to, aby każdy robił dobrze to, do czego został powołany i wyposażony. A więc nie wszyscy są nauczycielami. Nie wszyscy są prorokami. Nie wszyscy mają taki czy inny dar czy powołanie. Ale w tym, w czym zostaliśmy powołani, mamy odpowiedni sposób się zachowywać. Paweł napisał też, że zgodnie z darem, jaki ktoś otrzymał, ma to czynić odpowiedzialnie. Odpowiedzialnie. Rzymian 12, werset 7 mówi, jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Odpowiedzialność polega na wiernym wykonaniu powierzonego zadania. Mamy wiernie wykonać to zadanie, do którego nas Bóg powołał. Tak, abyśmy przygotowali ludzi, którzy by mogli następnych przygotowywać do tego zadania. Zobaczmy i dokładnie niech nam to zapadnie w naszej pamięci, że jesteśmy w zborze, żeby nauczyć innych tak służyć Bogu, jak my służymy. Zastanówmy się nad tym. Jeśli źle służymy Bogu, to dokładnie tak nauczymy innych ludzi. Jeżeli jesteśmy niedokładni, to tak nauczymy innych ludzi. Kiedyś pamiętam, kiedy jakiejś pracy uczyłem się wykonywać, to pewien człowiek, który uczył mnie wykonywać tego zadania, tą pracę, powiedział do mnie tak, bo ja tak troszkę niedokładnie robiłem, a on do mnie powiedział tak, słuchaj Piotr, powiem ci tak, naucz się robić bardzo dokładnie, byle jak zawsze zdążysz zrobić. Ale jak się nauczysz robić byle jak, to nie potrafisz zrobić dokładnie. I my musimy się nauczyć, że nasze zadanie, które Bóg nam powierzył, musi być wykonane bardzo dokładnie i sumiennie. Bo tak nauczymy ludzi. Dokładnie tak nauczymy. To nie jest już takie ważne dla nas samych, żebyśmy dokładnie wykonywali, ale ze względu na innych ludzi to jest niezwykle ważne. Jak będziesz byle jakim chrześcijaninem, to dokładnie tak cię ludzie będą postrzegać i tak cię będą naśladować. Sama byle jakość będzie. Ja przypominam sobie pewien zbór, w którym miałem w pewnym momencie możliwość być. I wiecie, pastor w tym zborze miał taki zwyczaj, że się zawsze spóźniał. Jak myślicie, czego nauczył zboru? Zawsze się spóźniali. Zawsze się spóźniali. Dlatego właśnie musimy nauczyć się robić rzeczy dokładnie, aby innych ludzi nauczyć dokładności. Jeśli sami ze swojego życia nie damy przykładu dokładności, to ludzi tego nie nauczymy. Nie ma szansy,
żadnej możliwości, abyśmy będąc niedokładni, nauczyli innych dokładności. W przypadku Ewangelii, nauki apostolskiej, jaka obowiązuje w Kościele od pierwszego dnia jego istnienia, oznacza to wierne trzymanie się tego, co zostało przekazane przez głowę Kościoła, czyli przez Jezusa Chrystusa. To jest głowa Kościoła. Fundament pod całą budowlę został położony już w pierwszym dniu istnienia Kościoła. Jako wzorzec do naśladowania przez wszystkie pokolenia. W Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, 42 wersecie są takie znamienne słowa powiedziane. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Której z tych rzeczy mamy już nie wykonywać? Czy coś mamy z tego nie wykonywać? Nauka apostolska można już odrzucić? Wspólnotę odrzucić? Łamanie chleba odrzucić? Modlitwę? Widzimy, fundamenty zostały położone już na samym początku. I dokładnie tak ma być aż po skończenie świata. Nauka apostolska zawiera wiele wzorców, od których nie wolno odstępować, aż przyjdzie Pan Jezus, aby zabrać oblubienicę do siebie. Nie wolno nam odstępować od tych wszystkich rzeczy, które sam Jezus Chrystus ustanowił. Podobnie jest z pamiątką śmierci Pana Jezusa Chrystusa. 1 Koryntian 11, rozdział 26, werset mówi: albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, do kiedy? Aż przyjdzie. Wiecie, co to znaczy, aż przyjdzie? Aż do powtórnego przyjścia Chrystusa. Dokładnie tak mamy robić. Widzimy? I tak robimy. I tego się mamy trzymać. I nic w tym zmienić nie możemy. Ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie. Chleb jecie i z kielicha tego pijecie. Jeśli cośkolwiek w tym zmieniamy, zmieniamy fundament. Zmieniamy bazę. Zmieniamy podstawę działania chrześcijan. Dlatego też ten bieg w ewangelicznej sztafecie nie polega tylko na kontynuowaniu, ale przede wszystkim na wierności w przekazywaniu prawdy, jaka została podana na samym początku. Wszystko dokładnie i wiernie, tak jak jest powiedziane w Słowie Bożym. Wyobraźmy sobie zawodników, którzy biegną w sztafecie. Kiedy jeden z nich, biegnąc, pomyśli sobie, ta pałeczka jest jakaś taka troszkę za ciężka i niewygodna, i odłamałby kawałek i dalej pobiegł. Albo może podmienił na lżejszą. Czy ten bieg będzie zaliczony? Nie. W naszych czasach może się zdarzyć nawet, że któryś z zawodników chce pomalować tą pałeczkę na 6 kolorów fałszywej tęczy, aby zachęcić do chrześcijaństwa ludzi o odmiennej orientacji. Tak sobie pomyślał, żeby przyciągnąć tych ludzi. Czy można tak? Pamiętajmy, że tęczę dał Bóg. Jeśli ktoś używa ją w innym celu, niż Bóg ją dał, to co? Dopuszcza się świętokradztwa. I to jest tęcza fałszywa. Nie ta Boża, nie ta prawdziwa. Paweł, pisząc do Tymoteusza, zwraca uwagę na dochowanie wierności Słowu Bożemu, które jest natchnione i niezmienne. Wskazywał na dochowanie wierności wzorcom, jakie sam otrzymał i praktykował.
W drugim Tymoteusza, w trzecim rozdziale, 14 wersecie powiedziane jest tak. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. Paweł miał na uwadze wierność Słowu Bożemu, jak napisał dalej w wersecie 15. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Widzimy, jakie jest zadanie? W związku z tym, że wiemy, co mamy robić, że zostaliśmy napełnieni Słowem, ja w dzieciństwie swoim, a to już naprawdę minęło sporo lat, słyszałem to samo słowo, które słyszę dzisiaj. To samo słowo. I co? No i ono ma wpływ na moje życie. Cały czas ma wpływ. Ale może postawmy sobie kilka pytań. Myślę, ważnych dla naszego życia. Czy przekazujemy następnemu pokoleniu Ewangelię, jaka nas doprowadziła do narodzenia się na nowo? Czy taką samą Ewangelię przekazujemy następnym pokoleniu? Ewangelię, która nas doprowadziła do odrodzenia, do życia nowego w Jezusie Chrystusie. I może jeszcze jedno pytanie. Czy nie wpadamy w pułapkę unowocześniania Ewangelii? Na wzór nauczycieli, którzy starają się tylko połechtać uszy, jak Słowo Boże mówi. Łechtać uszy swoich słuchaczy, aby zgromadzić wokoło siebie jak największą liczbę zwolenników. Czy tylko chodzi o to, żeby zgromadzić wokół siebie jak najwięcej słuchaczy? To niebezpieczeństwo istnieje od samego początku Kościoła. Od samego początku byli tacy ludzie, którzy do tego dążyli. Apostoł Paweł ostrzegał starszych w zboru w Efezie. I w Dziejach Apostolskich, 20 rozdziale, 30 wersecie powiedział takie słowa. Nawet z pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiące rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Nawet pomiędzy was samych powstaną ludzie, którzy będą głosić rzeczy przewrotne, żeby pociągnąć za sobą uczniów. Zdolność nauczania polega na wiernym przekazywaniu nauki apostolskiej w jej pełnym wymiarze, bez skracania i upiększania. Chcąc być przykładem dla innych ludzi, musimy rozważyć następujące zasady. Po pierwsze, bycie pobożnym przykładem nie jest opcją. Jest to nakazane przez Pismo Święte. To nie jest taki nasz wybór, że staniemy się pobożnym przykładem. To jest twój i mój obowiązek. Musimy być przykładem dla innych. Po drugie, nie chodzi o to, aby być jakimś przykładem i wywierać wpływ na ludzi wokół nas, ale mamy wybór co do rodzaju świadectwa i wpływu, jaki zapewniamy. I kiedy postępujemy w taki sposób, to ktoś pójdzie za nami i będzie pod naszym wpływem. Tylko czy to będzie dobry wpływ? Czy to będzie właściwy wpływ? Mamy być konkretnym przykładem, bardzo konkretnym przykładem dla innych ludzi. Dajmy sobie odpowiedź na następujące pytania. Czy wiemy, dokąd sami zmierzamy? Czy wiemy, dokąd sami zmierzamy? Bo wiecie, jeśli człowiek, który chce być przykładem dla innych, żeby inni go naśladowali, to musi sam wiedzieć, dokąd idzie.
Bo można wyprowadzić ludzi, można pociągnąć ich za sobą i wprowadzić ich w całkowite maliny, w krzaki, w zło. Można zboczyć z drogi. Drugie pytanie, które musimy sobie zadać, czy dajemy przykład, który poprawi życie naśladowców? Czy dajemy taki przykład, że coś lepszego dzieje się z tymi, którzy nas naśladują? Poszli we właściwym kierunku, zrobili właściwe kroki, rozwiązane mają konkretne problemy, z którymi się borykali. Czy może jesteśmy jak ludzie niewidomi, prowadzący niewidomych? O tym Pismo Święte bardzo wyraźnie mówi. Jeśli niewidomy prowadzi niewidomego, to co się stanie? Obaj w dół wpadną. Tylko taka jest możliwość. Pewien kaznodzieja powiedział coś na temat przywództwa. A jest to naprawdę ciekawa myśl. Powiedział tak: widziałem kiedyś naklejkę na zderzaku, która głosiła: nie jedź za mną, bo ja też się zgubiłem. Czy wiesz, dokąd jedziesz? Czy wiesz, dokąd idziesz? Czy wiesz, kogo naśladujesz? Bo możesz sam się zgubić i zgubić też innych. I taki jest teraz stan świata. I wielu chrześcijan o naprawdę dobrych intencjach przypomina pilota wycieczki, który powiedział swoim pasażerom coś takiego: mam dobrą i złą wiadomość. Zła wiadomość jest taka, że zgubiliśmy się. Ale dobrą wiadomością jest to, że dobrze się bawimy. Wprawdzie zgubiliśmy się, ale dobrze się bawimy. Jest fajnie. Nie idziemy tam, gdzie Chrystus chce, żebyśmy szli, ale jest fajnie. Nie idziemy tam, gdzie Jezus Chrystus nam wskazał drogę. Jesteśmy już na manowcach. Ale kiedy jesteśmy na manowcach, to przecież można zrobić grilla, wykąpać się. Czy złą rzeczą jest grill? Czy złą rzeczą jest wykąpać się? Nie, wszystko jest dobrze. Abyśmy tylko pilnowali tej drogi, którą mamy iść i po której idą ci, którzy nas naśladują. Wiecie, to jest naprawdę ważne. Dlatego póki czas, obejrzyj się za siebie i popatrz, czy ktoś za tobą idzie. Jeśli nikt za tobą nie idzie, to dobrze, nie jesteś przywódcą. Ale jeśli ktoś za tobą idzie, jeżeli ktoś ciebie naśladuje, to masz, bracie i siostro, odpowiedzialność za tych ludzi przed Bogiem. Masz za nich odpowiedzialność. Sam ruch nie oznacza kierunku, a sama aktywność nigdy nie oznacza skuteczności. Możemy być jak kowboj, który osiodłał swojego konia i odjechał we wszystkich kierunkach. W żadną konkretną drogę. Wszędzie. I tu, i tam. A co za różnica? Potrzebujemy wysokiej jakości życia z wysokiej jakości ruchem skierowanym we właściwym kierunku. Z konkretnymi biblijnymi celami. Zmierzaj konkretnie w swoim życiu. Nie byle jak. Nie wszędzie, jak ten kowboj. Ale jako chrześcijanin, który naprawdę wie, do czego zmierza. I jeśli za tobą idą ludzie, to bierzesz za nich odpowiedzialność przed Bogiem, aby ich
doprowadzić do Królestwa Niebios. Jezus Chrystus nawet z tych, których prowadził, tłumaczył się przed swoim Ojcem. Pamiętamy 17 rozdział Ewangelii Jana, arcykapłańską modlitwę. Nie utraciłem tych, których mi powierzyłeś, których mi dałeś. Oprócz syna zatracenia. Sam tak wybrał. Ale nie utraciłem. Widzimy, jaką odpowiedzialność Jezus Chrystus niósł za tych, którzy szli za Nim. Tłumaczy się przed swoim Ojcem. Ty i ja też będziemy się tłumaczyć przed naszym Ojcem. Pamiętaj o tym. Będziemy się tłumaczyć z tych wszystkich ludzi, którzy idą za nami, którzy nas naśladują, którzy nas obserwują, aby w swoim życiu też tak samo pójść. Potrzebujemy dojrzałości chrześcijańskiej, która dostarczy ludziom prawdziwie uczciwych wobec Boga przykładów autentycznego życia na wzór Jezusa Chrystusa. Na wzór Jezusa Chrystusa. A na koniec przestroga. Przestroga apostoła Pawła skierowana do Tymoteusza i nie tylko do niego. 1 Tymoteusza, 6 rozdział, 20 i 21 wersety. Strzeż tego, co ci powierzono. Unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń błędnej, rzekomej nauki, do której niejeden przystał i od wiary odpadł. Bracia i siostry, wielu jest takich ludzi, którzy próbują za sobą prowadzić innych. Wyszli, poszli. I dokąd doszli, ja się pytam. Rozbitkowie w wierze. Nie pozostało im nic. Dlatego, że byli nieodpowiedzialnymi wzorcami. Niebożymi wzorcami. Dlatego się nie ostali. Powinni byli z nami zostać, jak Pismo Święte mówi. Ale nie zostali, bo nie byli z nas. Poszli naśladować tych, którzy byli fałszywymi wzorcami. I nic im nie zostało. To całe chrześcijaństwo, ta cała Ewangelia między palcami im przeleciała. Jak piasek, którego nabierzesz w garście. Co ci zostanie? Prawie nic. Wszystko przeleci. Dlatego nauczmy się sami dobrze Chrystusa naśladować i stać się wzorcami do naśladowania dla innych ludzi. To musi po nas zostać. To musi po nas zostać. I to ma się stać wzorcem dla innych, żeby mogli nauczyć się innych uczyć, i robili to z odpowiedzialnością, aby Boża Ewangelia i Boży przykład życia dotrwał aż do zabrania Kościoła. Amen? Amen. A teraz powstańmy, będziemy się modlić i przygotujemy się do przystąpienia do stołu Pańskiego. Panie nasz i Boże, jesteś wśród nas, kierujesz nami i dajesz nam napomnienia. Napominasz nas, Panie, abyśmy nie zbłądzili. Abyśmy nie poszli gdzieś na manowce i odeszli od Ciebie i utracili ten żywot wieczny. Daj, Panie, abyśmy nie poszli na wieczne zatracenie, ale byśmy szukali Twojego oblicza. Żebyśmy byli dla Ciebie gorliwi, Panie. A wszystkie te grzechy, które popełniamy, racz nam przebaczyć dzisiaj, Panie, na tym miejscu, w tej chwili. Bo tak bardzo nam zależy, Panie, by przystąpić do Twojego stołu.
by ręce nasze omyte Twoją krwią wyciągnąć, spożywać ten chleb i pić to wino, które nam symbolizują Twoje wydane na krzyż ciało, Twoją przelaną, przenajświętszą krew. Panie, prosimy Ciebie też o szczególne błogosławieństwo dla braci, którzy będą udzielać tej wieczerzy, którzy będą nam podawać. Błogosław ich, Panie. Namaść ich, Panie. Użyj na Twoją chwałę. A za wszystko bądź wywyższony, uwielbiony i błogosławiony. Hosanna, halleluja. Amen. Prosimy Was, bracia. Będziemy teraz czytać fragment zapisany w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian w rozdziale 11 od wiersza 23. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co Wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy złamał i rzekł: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje za Was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerze, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb pijecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Będziemy teraz się modlić. Przyjdziemy przed tron naszego Pana Jezusa Chrystusa i będziemy Go prosić, aby On popłogosławił nam ten chleb, aby Go rozdzielił wśród nas. Poprowadzi nas w modlitwie brat Dariusz, a my uwielbijmy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Panie i Władco, Królu Chwały, Ty jesteś naszym wspaniałym Bogiem, doskonałym Bogiem. Ty, będąc Bogiem, stałeś się człowiekiem i przyszedłeś na świat i uczyłeś nas Twojej prawdy. Pokazałeś nam, Panie, Twoją doskonałą miłość i złożyłeś doskonałą ofiarę. Ofiarowałeś samego siebie na krzyżu, by zabrać na krzyż wszystkie nasze grzechy, wszystkie choroby, by dać nam zbawienie. Dziękujemy, Jezu Chryste, doskonały Boże, święty, umiłowany Boże nasz Panie, i przychodzimy z otwartymi sercami, Boże, by dziękować Ci za wszystko, co uczyniłeś, za doskonałą miłość, za jedyną prawdę, Panie, za Twoją świętość, za to, że wybrałeś nas na swoje dzieci. Dziękujemy Ci, Jezu Chryste. I prosimy Twego Ducha Świętego, by On nas prowadził w naszym życiu, by On nas przemieniał, by Duch Święty nas oczyszczał, by sprawiał nas podobnymi duchowo na Twój obraz, Jezu Chryste. Pragniemy tego, pragniemy przemiany, Panie. Otwieramy swoje serca i prosimy: Duchu Święty, działaj w nas, przemieniaj nas i czyń nas na obraz Jezusa Chrystusa, naszego Pana, Boga doskonałego, ukochanego, wspaniałego Boga, jedynego Boga, któremu my pragniemy służyć. Duchu Święty, proszę, pracuj w nas. A my zapraszamy Cię, Duchu Święty Boże, poddajemy się i prosimy: przemieniaj nas, byśmy nie zmarnowali naszego życia, a nasze życie by było na wzór naszego Pana Jezusa Chrystusa, by było również wzorem dla innych ludzi, wzorem do naśladowania,
by ono stało się Twoim królestwem, Panie, tu na ziemi. Proszę Cię i błagam o to. Nie pozostaw nas samych, Duchu Święty Boże. Dziękuję Ci, Jezu Chryste, za wszystko. Dziękuję za Twoją ofiarę. Dziękuję, Panie. I proszę, pobłogosław ten chleb i rozdziel go wśród nas. A Twoje imię, Panie, niech zawsze będzie błogosławione, uwielbione i wywyższone ponad wszystko, na zawsze, na wieki. Hosanna, halleluja, amen. Kiedy było po wieczerze, Jezus zniósł kielich i powiedział uczniom swoim: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew nowego przymierza, która się wylewa na odpuszczenie grzechów. Brat Marian poprowadzi nas w modlitwie, a my uwielbimy naszego Pana Jezusa Chrystusa za cudowne narzędzie do czynienia nas ludźmi sprawiedliwymi poprzez krew naszego Pana. Chwała Pan naszemu. Panie nasz i Boże, wywyższamy Cię, uwielbiamy i Tobie oddajemy chwałę. Chwałę, która tylko się Tobie należy, Panie. Bo Ty powiedziałeś o swojej chwale, że nie oddasz nikomu, Panie. A pragnieniem naszych serc jest to, aby chwałę tą oddawać tylko Tobie, Panie. Z naszego życia, z naszych myśli, z naszej całej duszy, Panie. Z całego serca, Panie. Ale też chcemy Ci dziękować, Panie, za życie, Panie. Za każdy dzień naszego życia, że w każdym dniu jesteś przy nas i każdego dnia się o nas troszczysz, Panie. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci z całego serca, Panie. Ale teraz pragniemy Ci dziękować za Twoją wielką miłość, za wielką Twoją łaskę okazaną nam w Jezusie Chrystusie. Twoim Synu, a naszym Panu, Zbawicielu. Dziękujemy Ci, Jezu. Dziękujemy Ci, Jezu, że Ty, będąc na tronie w niebie, zszedłeś na ziemię, Panie, aby objawić nam Ojca, Panie, aby pokazać, jak żyć. Ale nie tylko to,
ale też zszedłeś po to, aby stać się tym barankiem paschalnym, który zgładzi każdy grzech. Grzech od samego początku świata, aż po ostatni, który będzie popełniony, Panie. Dziękujemy Ci, Jezu, że stałeś się tym barankiem, Panie. Z własnej woli, nieprzymuszonej, Panie. Że wypełniłeś wolę Ojca, Panie. Dziękujemy Ci, Boże, za krzyż i za Golgotę, Panie. Dziękujemy Ci za Twoją przenajświętszą krew przelaną za nas, Panie, na krzyżu. Dziękujemy Ci, Panie, za moc Twojej krwi, która ma moc nas uzdrawiać, usprawiedliwiać, pocieszać. Dziękujemy Ci, Panie. I właśnie na tą pamiątkę, tak jak Ty przekazałeś, abyśmy czynili to, kiedy zbieramy się w Twoim imieniu, wspominamy ten czas, kiedy to uczyniłeś, Panie. Wspominamy aż do dnia, kiedy przyjdziesz powtórnie, Panie. I właśnie to chcemy robić, Panie. Wznosimy ten kielich napełniony winem, który symbolizuje Twoją przenajświętszą krew przelaną za nas. I prosimy Cię, pobłogosław. Pobłogosław i rozdziel, a nas napełni swoim Duchem Świętym, abyśmy z czystym sercem mogli wołać Abba Ojcze. Zmyty zostaje grzech, Panie. Zmyty zostaje przewinienia nasze, Panie. Dzięki Twojej świętej krwi. I Tobie oddajemy chwałę i cześć. Alleluja. Amen. Chwała Ci, nasz Boże, chwała Ci, nasz Panie. Panie, z radością chcemy przychodzić przed Twój tron i dziękować Ci, Panie, z całego serca dziękować Ci za to,
że Ty uczyniłeś wszystko, aby przyłączyć nas do swojej świętej rodziny, Panie. Ze wszystkimi tego pozytywnymi konsekwencjami, Panie, ze wszystkimi tego przywilejami, ale też odpowiedzialnością, która na nas ciąży. Albo nie chcemy tę odpowiedzialność brać, Panie, bo wiemy, komu zawierzyliśmy, wiemy, Panie, komu służymy, Panie, i wiemy, na kim złożyliśmy naszą wiarę, nasze zaufanie, naszą nadzieję. Uwielbiamy Twoje święte, cudowne imię, nasz Boże, nasz wspaniały Panie, Stwórco i Zbawicielu. Wywyższamy Ci i uwielbiamy Cię, odtąd aż na wieki wieków. Halleluja. Amen. Amen. Chwała naszemu Panu, że mogliśmy przystąpić do stołu Pańskiego. A teraz jeszcze poproszę Beatę i Andrzeja i starszych zboru i pastorów. Chcemy się pomodlić o nich. Tu przodem do sali. Trzymajcie się za rączkę. To ważne. Będziemy się modlić o 15. rocznicę ślubu, akurat dzisiaj upływa i chcemy właśnie błogosławić ich w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Panie nasz i Boże, radujemy się i cieszymy się. Skierujcie Wasze ręce w ich stronę, błogosławcie ich. Panie nasz, jesteś naprawdę wielki, cudowny nasz Pan i Ty się opiekujesz każdym człowiekiem, Panie. Ty przebaczasz winy, odpuszczasz grzechy i dajesz łaskę, miłosierdzie. Otaczasz opieką swoją i tych dwoje ludzi, Panie, otaczasz swoją opieką. Aż po dzień dzisiejszy, od 15 lat, Panie, służą Tobie i są w Twoich rękach, Panie. Wielbimy Ciebie, wywyższamy Ciebie, że Ty używasz ich na swoją chwałę, że ich błogosławisz, Panie. A my jako bracia z tej społeczności, z tego zboru, chcemy ich w Twoim imieniu błogosławić. Błogosław ich i prowadź ich w wierności, Panie. Daj im swoje zdrowie, daj im swoją opiekę, daj im swoją łaskę i niech imię Twoje będzie wywyższone, uwielbione odtąd aż na wieki wieków. Amen. Niech Was Bóg błogosławi. Tam jeszcze może podaj coś słodkiego. Niech Was Bóg błogosławi. A teraz poproszę grupę uwielbiającą. Będziemy śpiewali na chwałę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chcemy jeszcze życzenia też urodzinowe złożyć. Benjamin i Ruwim Kuzniecow. Radek to w Międzylesiu. Kochani, na tablicy ogłoszeń jest nowe ogłoszenie. Mianowicie będzie wizyta zespołu śpiewającego 28 osób w Terespolu. I będzie to 19 lipca we wtorek o godzinie 18. I ze zboru pastor brat Mirosław Zabłocki serdecznie nas wszystkich zaprasza. Więc każdy, kto chce tam być, o zespole można przeczytać. Tam jest wyszczególnione wszystko. I przeczytajmy sobie i bądźmy zachęceni. Naprawdę bądźmy zachęceni tym, aby posłuchać śpiewu i głoszenia Słowa Bożego. To jest zespół, który jest jakby pod opieką Misją Muzyka. I oni występowali na całym świecie, w 100 miejscach różnych występowali i czynią to naprawdę w namaszczony sposób. Więc jeżeli chcesz skorzystać z tego, jesteś zaproszony, zaproszona na to spotkanie. Za 2 tygodnie, we wtorek, w Terespolu o godzinie 18. A teraz śpiewajmy na chwałę naszego Pana. Blisko mnie,
dobrze ja zawsze mieć. Tylko Ciebie chcę. Któż to równa Ci? Nie zajmie miejsca Twego nic. Czuć, jak mnie przytulasz dziś. Wskaż mi drogę swą, bym za Tobą szedł. Ty wszystkim mi i wszystkim czemu. Jesteś blisko mnie. Trzymaj blisko mnie. Nie daj odejść mi. Z rozkładem Ci życie me. By Twoją Ciebie chcę. Któż to równa Ci? Nie zajmie miejsca Twego nikt. Chcę czuć, jak mnie przytulasz dziś. Wskaż mi drogę złą, bym za Tobą. Wspaniałe, cudowne i piękne jest imię Twoje, Panie. My cieszymy się, bo Ty sprawiasz nas w tą radość, że mogliśmy tu dzisiaj przyjść, mogliśmy uwielbić Cię całym naszym sercem, Panie. Wiemy, że Ty jesteś tutaj, że Ty tu przebywasz, kiedy my wzywamy Twoje imię, Panie, że Twoja łaska jest z nami każdego dnia i w każdej chwili naszego życia. Dziękujemy Ci, Boże, że możemy przystępować, że możemy słuchać Twojego słowa, że Ty, Panie, uczysz nas, jak mamy się Tobie podobać. Ty, Jezu, jesteś naszym niedoścignionym przykładem i wzorem i chcemy podążać za Tobą, Panie. Chcemy naprawdę się Tobie podobać, chcemy wchodzić w Twoje ślady, żeby nigdy już z nas nikt nie zawrócił z tej drogi, którą Ty jesteś, Jezu Chryste. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty zostawiłeś nam to przymierze, do którego możemy wstępować, do którego możemy, Panie Boże, mieć pewność, że jeżeli przychodzimy jako Twój Kościół i zbieramy się tutaj w Twoim imieniu, Panie. Ty masz moc, Twoja święta krew ma moc, aby nasze wszystkie grzechy zmyć i oczyścić od wszelkiej zmazy.
Chwała Ci, Panie Boże nasz, że jesteśmy Twoim Kościołem, że jesteśmy braćmi i siostrami, dziećmi Twoimi, że Ty stoisz na czele tego Kościoła, Jezu Chryste. I wiemy, że Panie Boże, Ty działasz w naszych sercach, że Ty działasz, że Ty, Panie Boże, przyznajesz się do naszych modlitw, że Ty, Panie Boże, zachęcasz nas do tego, żebyśmy przychodzili jako dzieci Twoje i wołali o nasze potrzeby. I tak siostra Joanna przychodzi, Panie, i przynosi swojego męża Leszka na rękach swojej modlitwy. On ma problemy ze snem, on ma przerywany sen, nie odpoczywa. Panie Boże, prosimy Cię, żeby te wszystkie problemy zostały zniszczone, zniweczone. Panie, obdarz go snem, odpoczynkiem, który sprawi, że on będzie uwolniony od tego, co zaprząta mu ten spokój. Panie, niech on będzie błogosławiony w Twoim imieniu i niech, Panie, ten sen przyjdzie na niego, błogi, cudowny, nieprzerwany sen. Chwała Ci, Panie Boże, za to, że Ty działasz. Pani, siostra Beata przynosi, Panie, na rękach swojej modlitwy swojego bratanka Gabrysia. I dziękuję Ci, Boże, za te wszystkie modlitwy, które Ty już wysłuchałeś. My wierzymy, że on jest uzdrowiony. I Panie Boże, tak Ci dziękujemy, że jego wszystkie wyniki są coraz lepsze, że jego stan zdrowia cały czas się poprawia. Chwała Ci, Boże, za to. To tylko Twoja zasługa. I wierzymy, że Ty, Panie, doprowadzisz to dziecko do całkowitego uzdrowienia. Bądź wywyższony, Panie. Chwała Ci za to. Panie nasz, dziękujemy Ci za to, że Ty budujesz swój Kościół w Styżyńcu, Panie, ten nowy Kościół, że tak wiele, Panie nasz, już tam możemy podziwiać, że jest ten Kościół zamknięty, zadaszony, ale teraz też prosimy Cię, abyś dalej, Panie, kolejne etapy błogosławił, aby, Boże nasz, nie zabrakło nigdy funduszy, choć i tak wiemy, że Ty pomnażasz te fundusze, że Ty pomnażasz te pieniądze, które zostają składane na ofiarę. Dziękujemy Ci, Boże, że Ty pobudzasz serca ludzi, że Ty, Panie Boże, dajesz, ażeby każdy miał udział w tym swój. Chwała Ci za to, za tych wszystkich, którzy prowadzą tą budowę, za tych wszystkich, którzy dostają mądrość od Ciebie, aby podejmować odpowiednie decyzje. Chwała Ci, Panie, za to, bo wiemy, że to Twoje dzieło jest i że Ty to dzieło zakończysz. Dziękujemy Ci też, Panie nasz i Królu, za pokój, który dajesz w naszym kraju, że Ty, Panie, sprawiasz, że budzimy się w wolnym kraju, że Ty nas chronisz i wierzymy, że Ty będziesz nas dalej chronił, że Ty nie pozwolisz na to, aby była wojna w naszym kraju, ale też prosimy Cię z całego serca o to, abyś pomagał w Ukrainie, w tej wojnie, która tam już się dzieje tak długo, Panie. My wierzymy i ufamy Tobie i dlatego do Ciebie wołamy i nie ograniczamy Cię, Panie, niczym, ale tak bardzo Cię prosimy w głębokości naszych serc, pomóż Ukrainie, pomóż, Panie Boże, zatrzymać tą wojnę, pomóż zatrzymać rozlew krwi, Boże, i te wszystkie zniszczenia, które tam się dzieją. Zatrzymasz to, Panie, my wiemy, w odpowiednim momencie. Chwała Ci, Panie Boże, za to, a my będziemy o to wołać i będziemy Ci dziękować za to, że Ty działasz, Panie, że Ty jesteś żywym, cudownym, wspaniałym Bogiem. Chwała Ci, Panie, nasz Królu. Dziękujemy Ci, Panie Boże, też za to, że można się spotkać w Międzylesiu, że dzisiaj będzie znowu nabożeństwo i że Ty pobudzisz serca, Panie Boże, pragnące, aby tam się zjawiły i aby uwielbiały też Twoje święte imię. Dziękujemy Ci za tą możliwość, Panie nasz. Tobie chwała i dziękujemy Ci za ten dzień świąteczny, za dzień, w którym mogliśmy się z Tobą spotkać i wiemy, że ten dzień dopiero się zaczął i pragniemy mieć radość, Panie, odpoczynek w naszych rodzinach, w naszych domach. Prosimy Cię też, Panie, abyś teraz błogosławił wszystkich nas, kiedy będziemy wracać do swoich domów. Daj nam, Panie Boże, swoje błogosławieństwo. Halleluja. Amen. Amen. Cieszymy się bardzo, że Bóg nas zgromadził na tym miejscu, że napełnił nas swoim Duchem Świętym, że tak wiele radości w śpiewaniu pieśni na Jego chwałę mieliśmy, że posłał nam swoje słowo. A teraz zapraszam do uczestniczenia w następnych spotkaniach na tym miejscu. W następnym tygodniu będziemy mieli we wtorek grupę domową, w środę na tym miejscu o godzinie 19, w czwartek grupa domowa, w piątek na tym miejscu o godzinie 18 i w niedzielę o godzinie 10. Zapraszam bardzo serdecznie i do zobaczenia z Bogiem.